Hello, hello, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku, to już czwartym z serii Let's Play Tomb Raider. Ja jestem Lone Star i zapraszam was do wspólnej zabawy. Generalnie widzimy, że skończyliśmy w tym obozie po niezłej jatce, jaka miała miejsce w świątyni, gdzie jakiś gość próbował nas załatwić, gdzie prawdopodobnie kilku może nie tyle co pasażerów, ale członków załogi Endurance, na którym przypłynęliśmy do tej wyspy, również niestety straciło życie. Zobaczymy, co tak naprawdę z nami będzie. Mamy iść tam do góry. Mamy wedle naszego... czego? Nie wiem. Wedle tego, co mamy zrobić. Musimy iść dalej w górę, żeby spotkać się z Rotem. Pójdziemy tam. Ja zauważyłem tutaj od razu sobie jaskinię. Więc nie umieszkam sobie do niej wejść, bo zawsze znajdujemy w takich jaskiniach jakieś gifty. Okej, surowce. Samolot rozbił się już wiele dni temu. Już drugi raz próbowaliśmy uciec łodzią z katastrofalnym skutkiem. Wiedziałem, że tak będzie. Tak jak za pierwszym razem, spokojne morze nagle się rozszalało. Gdy tylko wypłynęliśmy na otwarte wody, zerwał się wicher, który przygnał niewiarygodną wprost falę. Nasza łódź została ciśnięta na skalisty brzeg, jakby była zabawką. Kolejne dwie osoby nie żyją. Trzecia jest śmiertelnie ranna. Pozostali zaczynają panikować i oczekują, że ja opracuję jakiś plan. Owszem, mam plan, ale nie ma w nim miejsca dla nich. Są słabi i głupi i są tu dla mnie ciężarem. Zasugerowałem, żeby znowu spróbowali uciec, ale ja do nich nie dołączę. To byłoby samobójstwo. Tyle zdążyłem już zrozumieć. Dobra, mieliśmy tutaj głos Matiasa. Czy to ten, który był sam? Moim zdaniem tak. Pytanie, co jego dokumenty tu robią. Ja od samego początku mówiłem, że ten gość mi trochę tu śmierdzi. A co potwierdza moją teorię. Ten gość po prostu śmierdzi. Zobaczymy, co on robi, co on tu zrobi nam, albo co wyniknie ze spotkania z nim, albo co nie. Zobaczymy. Wladimir dowodził. Czego się spodziewałeś? Facet uwielbia zabijać. A co na to ojciec Matias? Zupełnie nic. Rosjanie są tu z nim od początku. Ufaj. Wysyłając strzały tuż obok niego. Pykło, nie pykło. Co to było? Czekaj, zobaczę, co się dzieje. Co to? Potrzebuję pomocy! O-o. Dobra, nie pykło mi to, co miało iść wedle gry, czyli rozwalenie ich po cichu. Mam nadzieję, że nie będę miał z tego jakichś srogich konsekwencji. Zobaczymy, czy jest tu coś jeszcze do zebrania. Tu jest jeszcze ciało. Dobra. Ulepszenia, okej. Okay. Amunicja.
Amunicja, surowce, amunicja. Dobra, tam jest nasz obóz. Coś tu mamy jeszcze dalej. Tu oczywiście nie wejdziemy. Zapalić pochodnie nie musimy. Tak mi się zdaje przynajmniej. Czekajcie, bo to jest kurde. Właśnie. Tu można się dużo powspinać, jak w każdym Tomb Raiderze. A ja bym nie chciał, żeby coś uszło mojej uwadze. Muszę pamiętać, żeby jeszcze się cofnąć do tego starego obozu. Ale to też mogę tam zrobić w menu obozu. Co to ma? Jest latarnia. Ja pamiętam, że tam jakieś zadanie związane z tym było. Dobra, jakieś tam punkty doświadczenia są. Dobra. Wracamy na szlak. I pędzimy. Czy ja tu mam jeszcze gdzieś jakieś latarnie, latarenki do zniszczenia? Chyba muszę mieć. Obozy Piromania. Zadanie o wdzięcznej nazwie Piromania. Co my tu mamy? Dobra. Wow. Mały Saigon. Strzelaj w szklane latarnie, by je stłuc i wywołać pożar. Dobra, jeśli chcecie mnie zabić. To powiem szczerze, że wam nie pomogę, ale będziecie mieć nie lada problem ze zrobieniem tego. Nie wiem po co ta ostatnia latarnia tutaj była, ale dobra. Pójdziemy sobie powolutku. Żeby nie zdradzać nikomu, gdzie jesteśmy, wciśnij F. Dobra. Nadupcamy E. Okej. Dobra. Załatwiliśmy dwóch, mamy trochę surowców. Na szczęście udało się zrobić to po cichu. I teraz chyba tam byśmy musieli iść. Tu można wejść do góry jeszcze. O, tam jest gościu. Spróbujemy rozniecić pożar. Dobra, czyli się nie udało zrobić to po cichu. Dobra. Powiem, że ciężko jest machnąć headshota z łuku.
Idiota. Dobra, mamy tu coraz, że tak powiem, goręcej, więc trzeba się stąd zmywać powoli. Mamy surowce, cały czas dostajemy. Surowce i strzały. Dobra, tyrolka. Okej. Dobra. Mamy jakiś tam kolejny temat odblokowany. Na razie się tym nie będę przejmował. Zobaczmy, co zostawiliśmy za sobą. Jakieś owoce. Teoretycznie gdzieś tu możemy zejść. Tam wejść? Nie wiem. Na razie nie będę tam wchodził. Tak jak powiedziałem, eksploracją taką stuprocentową zajmę się poza odcinkiem. Na razie po prostu zerknę to, co jestem w stanie zerknąć. Potrzebny ogień. Tam mamy. Ciekawe, czy uda mi się wejść do góry z pochodnią płonącą. No, bez problemu. Z beczką nic nie zrobię. Ale z tym jak najbardziej. Dobra. Mamy surowców znowu kilka. Wow. Troszkę daleko. Nie wiem, czy się teraz opłaca w ogóle tam skakać, czy ja tam w ogóle doskoczę. Nie jestem pewien. Dobra, na razie to zostawię. Na razie to zostawię, mniemam, że będę mógł się tam dostać. Popularny jedwabny wachlarz. Mógł go używać wieśniak albo szlachcic. Dobra, jakiś kolejny wachlarzyk. Wow. Ładny widoczek stąd jest. Tutaj teoretycznie gdzieś tam możemy zejść. Dobra. O, nawet nie ma tak daleko. Myślałem, że będzie dalej. Dobra. Okej. To nam już nie będzie potrzebne. Jasne. Uważaj, chłopie. Boś poleciał teraz. Nie wiem, co to było. Ze strony Lary, ale dobra. Tu jest obóz, gdzieś tu możemy dojść jeszcze. Co to jest? Dziennik Nikolaja, jednego z mieszkańców wyspy. Wiecie co, teraz moja kolej. Kiedy wylądowaliśmy na tej wyspie, wiatr i deszcz ani na chwilę nie dawały nam spokoju. Nie mogliśmy zbudować schronienia ani poszukać jedzenia. Jezu, nie mogliśmy się nawet ruszyć, zupełnie jakby jakaś olbrzymia ręka przyciskała nas do ziemi. Kiedy burza zaczęła w końcu cichnąć, przyszedł do nas ojciec Matias. Był spokojny i łagodny, wydawał się nas znać, nasze imiona, skąd pochodziliśmy. Zwracał się do nas w naszym ojczystym języku. A gdy zaczęliśmy go słuchać, wyjawił nam prawdę o tej wyspie. Dał nam wybór. Ocalenie albo śmierć. Niektórzy postanowili mu się sprzeciwić. On bez chwili wahania zabił ich na miejscu. Ojciec Matias nie wydawał się okrutny ani zły, po prostu spokojny i zdecydowany. Kiedy tak stałem na piasku, który poczerwieniał od krwi moich towarzyszy, zrozumiałem, że nigdy mu się nie sprzeciwię. Jest to dziennik jakiegoś Nikolaja. Nie wiem, kto to jest. Pewnie się dowiem. Jeśli nie teraz, to wkrótce. Wiecie co, pędzę w tą stronę, bo tu chyba już dalej nie będę mógł iść, ale może gdzieś tu coś na końcu znajdę. Wow. Dobra. A ja nie wiem, czy ja chcę dawać radę teraz. Dlaczego? No z bardzo prostej przyczyny.
Bo tu jest obóz. Ale to jest chyba ten nasz obóz. Aha, bo tu jest tylko jeden obóz, dobra. To ciśniemy do góry, to ja w ramach, że tak powiem, normalnej eksploracji poza odcinkiem wrócę się tutaj i zobaczę, czy o czymś czasem nie zapomniałem. A nasza dzielna Lara teraz przemyka między skałami. Dobra. Idź, idź, ptaszyno, masz dar, wykorzystaj go. Dobra, super. Gdzieś dotarliśmy. Wow. O co chodzi? Słyszałem strzały w oddali. Teraz pytanie, czy... Wilki. No, z Rotem jesteśmy tutaj blisko emocjonalnie. Zaciągnij go do ognia. Chłopak se musi odpocząć. No i chyba mamy, drodzy Państwo, kolejnego questa. Ślady wilków. Może co ja wyprawiam? Jak to co? Idziesz na wilki? Roka muszą gdzieś tam być. No, cię zdejmę z daleka teraz. Dobra, oprawiliśmy jednego bydlaka. Ja się wrócę do obozu. Sprawdzę, co tam mamy. Jesteśmy na płaskowyżu. Sprzęt. Na pewno możemy już sobie tu coś ulepszyć. Na pewno lecimy z łukiem. Wzmocnione ramiona, silniejsze naciągnięcie, zwiększone obrażenia. Kupujemy. Dobra. Jest zainstalowane, czyli ok. To dobrze. Okej, tu już chyba nic więcej nie zrobimy. Broń krótka. Ile nam zostało w ogóle? 183. Coś zrobimy z tym? Chyba już nic więcej nie zrobimy. Sprzęt, czekan. Czekan mamy tylko tyle. Dobra. Wiecie co? Jesteśmy w obozie, więc prawdopodobnie gra mi się zapisała. A i co? W związku z tym ja ten odcinek... Powoli będę kończył. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku, który będzie kolejnym odcinkiem z serii Let's Play Tomb Raider w moim wykonaniu.
Dzięki serdecznie za wspólne oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Pozdrawiam.